numer 476. Prosiłbym, to jest projekt grupy radnych, tutaj pana Łukasza Wątkowa, prosiłbym o przedstawienie tego druku. Tak, umawialiśmy się, jeżeli będą jakieś, no nie wiem, zresztą dyskusję otworzymy. Tak, no dobrze, dziękuję. Proszę bardzo. Proszę państwa, od pewnego czasu starostwo, krakowskie starostwo powiatowe grup wyświetla, publikuje w internecie wszystkie umowy, które zawiera albo z osobami publicznymi, albo z podmiotami. Jest to bardzo dobry pomysł na społeczną kontrolę wydatków. Nie ma podejrzeń, że jakaś umowa została zawarta pod stołem, że ktoś dostał, bo jest najemny królika, czy coś takiego. My tych umów raczej mamy o wiele mniej, mamy kilka, kilkanaście może, ale też w ten sposób pokazujemy, że my jako radni nie mamy nic do odbycia, nie jesteśmy tutaj dla mieszkańców i myślę, że taka uchwała jest z punktu widzenia nas jako radnych bardzo ważna. Przecież można zauważyć, że ta uchwała dotyczy nowych umów, niestety zostały wcześniej zawarte. Te osoby nie będą tu obsługiwane oraz każda osoba, która będzie chciała zawrzeć umowę z dzielnicą, będzie o tym poinformowana, więc myślę, że też tutaj nie będzie żadnego zaskoczenia dla tej osoby. Tak, myślę, że tak w połowie umowie, dokładnie. Oczywiście, jeśli ktoś sobie nie życzy tego, to nie musi podpisywać umowy z niewolnym kalendarzem. Myślę, że to pokaże, że my jesteśmy, że nie mam co nic do powiedzenia akurat. Dziękuję bardzo. Znaczy tak, ja przedstawię, przedstawiłem ten projekt uchwały na zarządzie i część radnych, czy część członków zarządu, no akurat przedstawiała, że po prostu no, nie jest za bardzo to sensowne. No myślę, że chciałbym, żebyśmy się wszyscy włączyli do dyskusji i wtedy jako rada, żebyśmy podjęli jakąś uchwałę, czy opiniującą to pozytywnie, czy negatywnie. Dlatego mówię, no prosiłbym, żeby wszyscy zabrali głos. Wcześniej mówił pan radny Paweł Krycik, pan Rafomiś. I podejmijmy uchwałę popierającą lub negatywną co do tego projektu. Proszę bardzo, pan radny Paweł Wójcik. Ja mam to może tylko kosmetyczną, ponieważ uchwale kilka razy pojawia się Rada Trzeciej Dzielnicy, a nie Rada Dzielnicy Trzeciej, także tu jako poprawkę. Także ja to poprawka to zrobiła. Mamy w tytule to w paragrafie pierwszym i w uzasadnieniu. I tam jeszcze dzielnica mamy z małej litery. Poprosił tak, to zgłaszam taką poprawkę. Proszę bardzo, coś jeszcze? Ja mogę o czymś zapytać? Tak. Tu była jakaś kobieta. To może pan Rafał Miś, potem pani Karolina, potem pani Małgosia. Uważam, że to publikowanie tych umów służy tylko i wyłącznie poprawie transparentności tych naszych wydatków. Oczywiście rozumiem, że tam dane osobowe, imię, nazwisko i tak dalej będą wyczerpane na tej stronie. Natomiast faktycznie mieszkańcy będą mogli zobaczyć, za co dzielnica płaci, jakie pieniądze. Często mieszkańcy mają wyobrażenie o dietach w ogóle zupełnie kosmiczne, oderwane od rzeczywistości. To może tylko i wyłącznie ostudzić, że tak powiem, rozgrzane głowy niektórych mieszkańców, bo oni sobie wyobrażają, że tutaj głupie jakie pieniądze są rozdawane ludziom przy podpisywaniu umów, ale to nie zawsze tak jest. Te kwoty nie są wcale jakoś szokujące czy ubiegające do umów rynkowych. Ja uważam, że to jest dobry pomysł. Będę głosował za. Bardzo, pani Karolina. Znaczy, w sumie moje wątpliwości już na porozumienie, jeżeli chodzi o te dane osobowe. No to wynika z ustawy. Generalnie, tak jak jest, jak podejmuję uchwały dotyczące przedłużenia umowy do MWK. Panie Łukaszu, prosimy mamy pani radna na ten głos. Skończę. Ale ja chciałam zapytać, ile my podpisujemy w ciągu roku takich umów jeszcze lata? Dlaczego one też w Tak. To jest pięć umów, które są. Strona internetowa, kolportaż, przygotowanie do druku, sprzątanie i drugi jeszcze. To jest nie są takie duże kwoty. Nie są to duże kwoty, nie dużo tych umów, ale myślę, że mieszkańcy po prostu pokazują. Nie podpisujemy 50 tysięcy umów rocznie, tak jak starosta powiatowa. Ale generalnie jest to bardziej tak pokazać razem, czy mogą mieszkańcy się mogą zdobyć. A czy ja mogę tylko jeszcze, nie, pani, może jeszcze. Pani Magnieszka jeszcze poszła się tego nie ma. Ja powiem tak, że oczywiście w naszym przypadku nie jest to problem. Wiem, że na przykład prezydent miasta Krakowa, pan Makrowski jest przeciwko tej uchwale, ale jest to związane zapewne z tym, że wszystkie umowy musiały być, jeżeli ja mówię, no, na przykład takiego miasta jak Kraków, jeśli umów jest po prostu no masę, spotęga, to żeby to potem
potem zamieszczać, przedstawiać, to po prostu no, to jest dodatkowa praca, to idzie na przykład, w naszym przypadku może nie, ale w przypadku na przykład gminy Kraków można iść do tego, że będzie potrzeba zatrudnienia następnych urzędników, którzy będą to po prostu kontrolować, spisywać, wklejać, no bo tak to wygląda. Ale wiesz, ale jak to będzie korzystanie z przedmiotu, jak nie korzystanie z tego. A później się okazuje, że ze szpitu upłynęło się 400 tysięcy. 5 milionów, 400, to 5 milionów ukradła siła. Ja akurat uważam, że to, co robi starostwo powiatowe, kilka dni w Małopolsce, to się razy, bo mamy to minory, nakazy, wydatki, ale nawet jak trzeba zatrudnić iść do czegoś takiego, to uważam, że potencjał oszczędności. To jest skutkowanie kontroli społecznej, nasze prezydenta nie zapotrzebuje. Ja jestem ogromnie rozczarowany tym, że prezydent Wojewódzki jest w takim stanowisku. Proszę bardzo, pani radna Agnieszko. Ja jestem akurat niestety prawnych teraz możliwości, ponieważ Rada Dzielnicy Trzeciej, jak każda inna rada, jest tylko jednostką pomocniczą, nie ma osobowości prawnej i instytucje różnego rodzaju, w tym ziemi w Polsce ostatnio wszczęły akcje i wystąpiły do wszystkich gmin, no, aby publikować w biletynie informacji publicznej. Niezależnie od tego, że każdy ma prawo wystąpić z informacją publiczną o ujawnienie danych wynikających z realizowanych zadań przez gminę. I nie stoi nic na przeszkodzie, aby po prostu Rada Dzielnicy Trzeciej sama zamieściła krótką informację na stronach internetowych o tych zawartych umowach i występowanie z tym do prezydenta miasta Krakowa jako jedna z dzielnic jest to w ogóle po pierwsze niezgodne z prawem, ponieważ my nie możemy, tylko prezydent może sam jako gmina zamieszczać informacje o umowach, a żadna dzielnica tego nie może. I dlatego uważam, że minister jest taka informacja, że ona po prostu Rady Dzielnicy bez żadnych uchwał kierowanych do prezydenta została zamieszczona. Ale twoje pytanie jest też sprzeczne, bo w jednej stronie twierdzi, że my mamy tak, jestem przeciwstawny w sale, ale za tym, żeby Rada Dzielnicy zamieściła informację o... Ale nie ma osobowości prawnej, więc robią coś takiego, bo powinniśmy zastanowić się na naszą stronę internetową. Drodzy Państwo, ale jeszcze wróćmy do jednej rzeczy, bo Rada Dzielnicy Trzeciej, ja nie jestem pewny, czy Rada Dzielnicy Trzeciej w ogóle zawiera umowy, bo to wie, jak każdy przewodniczący ma upoważnienie, ale one wymagają kontrasygnaty ze strony skarbnika, nie tylko, ale jeszcze kierownika z urzędu. Agnieszko, ja potrafię mówić sam. Naprawdę, łatwiej mi się nawet mówi, jak ktoś mnie przeszkadza. Dlatego wydaje mi się, że tutaj w samym tytule, w sprawie umów zawartych przez Radę, nie jestem do końca pewny, czy to tak powinno być sformułowane, bo Rada nie podpisuje tych umów, tylko gmina podpisuje. No tutaj tobie tylko jako przewodniczący dany kontrasygnaty parafuje to. Może umów dotyczących zadań zawartych w imieniu Rady Dzielnicy, wydaje się, że to byłoby bardziej poprawne. Natomiast co do tych umów. Ja uważam, że inicjatywa jest bardzo dobra. Owszem, każdy mieszkaniec ma prawo wejść, wystąpić z wnioskiem i tak dalej, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy powiedzieli, my, Radni Dzielnicy, ułatwiamy Państwu życie. Takie umowy są podpisane z naszej inicjatywy. Nie wstydzimy się ich i możecie sobie tutaj obejrzeć. I tyle. Dziękuję. Ja mam taką może prośbę, bo między innymi w grupie radnych, którą tam składają też ja, bo Łukasz Wam jeszcze. Kto tam był wpisany, panie Łukaszu? Pan Bartuch, nie pamiętam, Piotrek, Rafał. To może zrobilibyśmy rzeczywiście, na przykład wycofując ten druk i przygotowując, jeżeli Państwo uważacie, no nie wiem. Ale to nie było poprawką. Zróbmy Pan to poprawką. Po pierwsze, chciałbym Państwu to jakbyś wystąpić o wnioskiem o udzielenie informacji, jeśli wiedzieć, że ta umowa istnieje. To jest podstawowy problem. Jeżeli ta umowa nie jest publikowana na stronie internetowej, to skąd ja mam wiedzieć, że taka umowa w ogóle istnieje, jak tylko mogę wystąpić z wnioskiem o udostępnienie tej umowy. To jest podstawowy problem właśnie związany z udostępnieniem informacji. Co do tych umów, które tutaj zgłaszaliście, absolutnie się zgadzam, że możemy zrobić. Po pierwsze, to jest wniosek, proszę Państwa. To jest wniosek do prezydenta, więc na dobrą sprawę nie jest to wiążące. A po drugie, to co powiedział Rafał Agnieszka, nie ma problemu, żeby chciałbym zgłosić taką poprawkę, żeby w imieniu właśnie Rady Dzielnicy przez gminę Kraków. To jest zawarte z inicjatywy Rady Dzielnicy. To nie jest decyzja, to będzie tak obowiązek. Dokładnie. Sprzątanie musi być. No to proponuję to tak w ten sposób zmienić po tym właśnie kątem, żeby nie było jakichś zastrzeżeń. Może ja mówię dzielnicy. Państwo drodzy, nie. Ja na takiego
wysłać pan już prośbę, gdzie się podpisałem pod tym, ale myślę, że można by to zrobić troszkę inaczej. Jakbyśmy na przykład to wycofali, możemy wystąpić z pismem dotyczącym tej sprawy, a potem następną sesję, przygotować taką uchwałę. Do tej pory było tak, że jednak nie podejmowaliśmy uchwał, które na przykład, że one były czcze. Jednak większość tych uchwał była zasadna i no, nie była podjęta się, nie było wycofane tej uchwały, że po prostu zostały nie podjęte niezgodnie z kompetencjami. Ale nie mówię, czy co mi to wniosek. To jest wniosek, to nie wiem, jest ale będziemy wnioskować w każdym razie. Myślę, że to nie jest aż tak ważne, żeby na to debatować i poświęcać na to dwie sesje. Było kilka razy wizerunkowa pokazująca mieszkańcom, że mamy nie pieniądze. Więc wycofywanie, komentowanie, to jest bez sensu, to jest za dobra rzecz. Ja proponuję, żeby zrobić to tak, jak Dapa mówił, w ten sposób to sformułować i też do prezydenta. Prezydent prawdopodobnie, skoro on pomyśli, to powiem Państwu szczerze, ja też myślę, że jeżeli my taki krok zrobimy, to mam nadzieję, że dzielnicy też może wystąpić na ten temat. No bo w końcu jest to w interesie nas wszystkich. Ja też liczę na to, że prezydent zmieni zdanie. Może pod wpływem tej uchwały i tych uchwał zmieni zdanie i jednak zgodzi się na podpowanie tych umów, które ma o wiele większe znaczenie. Więc moim zdaniem ta propozycja, którą zgłosił Rafał, przeformułowania, czy to było pozytywnie albo negatywnie i pchają ze spokoju, jak się na naszej sesji. Jak to dla posłów można powiedzieć, w jaki sposób? Zawarte w imieniu, tak? Nie, zawarte na propozycję. Z nowych umów zawartych z inicjatywy Rady Trzeciej Dzielnicy, to jest radną, bo my inicjujemy te umowy, bo tych ludzi my proponujemy, tak? Więc to jakby nasza inicjatywa, ewentualnie umów zawartych na potrzeby realizacji zadań, czy obsługi Rady Dzielnicy. Ale to jest moto poprawka, to nie ma poprawki nie głosuje. Ja tylko zdanie powiem jedno, że rozmawiamy tak naprawdę z dwóch kosztem, to jest koszt biuletynu, gdzie wiemy, ile na biuletyn idzie rocznie i mieszkańcy biuletynie dostają taką informację, że to przychodzi 28 tysięcy. Nie ma moim zdaniem potrzeby jeszcze bardziej uszczegółowiać mieszkańców, czy na chwilę na kolportaż, ile na dróg. A druga rzecz, tak naprawdę sprzątanie, to przed chwileczką podjęliśmy tą uchwałę i jest zawarta informacja, że na wynagrodzenia bezosobowe i 10600. No na żadne inne nie będzie szło, bo tylko na parę sprzątających będzie rocznie, tak? To wiadomo, po co jeszcze dodatkowo tworzyć, nałożyć dokumentację, jak my tak naprawdę, Łukaszu, chcemy od tej biurokracji odchodzić. Nie, to już sami. Nie chodzi o biurokrację, chodzi o informację. Chodzi o informację. Ale ta informacja jest zawarta, tak? Po co jeszcze raz odchodzić? Czy my mieszkaniec wiedział o tym, że jest jakaś umowa zawarta, to żeby wystąpić w ogóle z wnioskiem o dozwolenie takim, bo wy to myślicie, że to umowa istnieje. Ale ja mówię o tym, że jest... Nie wiem, bo tego nie ma nic. Ale rady to nie jest sprzątają dzielnicy. No słuchaj, nigdy... No nie, te uchwały, które my podejmujemy, nie są nigdzie publikowane. Nie, nie są publikowane. Uchwała na przykład, podmowa, którą podpisuje to nie uchwała sprzątania, nie jest publikowane. Nie, ale... Wiedzieli o tym, że jest uchwała taka, nie, że mamy sprzątanie, czy chodzi ci o to, żeby była kwota konkretna jeszcze firma? Tego tak, nie jesteśmy w stanie zrobić. Ale możemy wstąpić do prezydenta z wnioskiem, że to prezydent zrobił. Żeby prezydent tak mówił. Mam wrażenie, że ty chcesz dojść do takiej sytuacji, żebyśmy weryfikowali, jakie jest firma. Nie, ja chcę wiedzieć, co za pieniądze. A zasadniczo dlaczego nie? Pytanie, bo teraz pytanie, jaki jest nasz cel? Czy jeśli celem jest to, żeby weryfikować innych, jakie uchwały dokładnie, znaczy jakie umowy podpisują i z kim podpisują za ile, no to co, jest coś innego, bo ideą początkową, którą przedstawiona została przez Łukasza i przy waszej aprobacie, to było, żeby pokazać mieszkańcom, ile zarobujemy na co, ale nie komu i za ile, nie? Czy przyjęło się tylko czas drugi? Jedno, drugie, drugie, nie mogę dalej tak. Ale dzięki. Dobrze, ale wiesz, jak zabierasz umowę z firmą, to nie musimy wykreślać danych firmy. Jeżeli jest zawarta umowa na sprzątanie, to jest tak namalowane. W związku, że będzie potrzeba odprawy jakiegoś pomieszczenia, jest umowa zawarta z firmą, to umowa zawarta z firmą nie podlega ochronie ustawy o wynagrodzeniu. A o konkurencji? Nie, słuchaj, nie jest umowa zawarta na sprzątanie. Umowie, którą... A znowu, że chcemy umowę na pomieszczenie. Ja nie mam podstawy przejeżdżającego. Jak masz czytam publiczny, masz ogłoszenie o wymożeniu zakwotu. Ja wiem, ale jest to dysponowanie środkami publicznymi. Ale zgodzi się, kiedy godzi się na to, nie? Tak, ale jeżeli godzisz się na
pobieranie wynagrodzenia w związku z realizacją zadania, które jest opłacane ze środków publicznych. Wiesz, o to mi chodzi. To nie jest umowa prywatna między podmiotami czy osobami prywatnymi, tylko jest dysponowanie środkami publicznymi. A mieszkańcy naprawdę nieraz to słuchają po prostu takich pomysłów i takich kwot od mieszkańców, że wydajemy krocie na kolbordę, że wydajemy miliony na sprzątanie, i ludzie zobaczą, że to tak naprawdę kosztuje żenujące pieniądze. Ale wiesz, że to że mogą zerknąć, ile wychodzi na biletyn rocznie i będą w stanie oszacować tak. Ale to jest kontrogólny tego. Kolportacji biletyn. Proszę Państwa, ci co mówią, że wynajemy, to żaden z nich nie zagroni. Nawet jak to mówią. Ale jeżeli ktoś odrzuci, że my wyrobimy też na lewo, to nie mówi się. To są uchwały podjęte, ile wydajemy na biletyn rocznie. Ja nie uchwał, nie mowa. Ale to moja mowa. Ale nie możemy mieć wydać. Poprawka do druku numer zmienia się zmienię na Łukasz, takie są wymogi formalne. Chciałbym zgłosić wniosek formalny o tym zakończeniu głosujemy. To jest zabawa sprawa, że punkt jesteście zachowywać. Głosujmy albo pozytywnie, albo negatywnie i... Czyli nie zmienia tego. Nie, to no, zmienia to, dodaje się... bo trzeba przepisać o to. Dodaje się słowa do... Do którego dać? Do uzasadnienia, czy do... Dodaje się... Nie, paragraf. Preambuły do paragrafu. Poprawka... Przepraszam, grupy rady, która zgłosiła się z tym, że ją zgodę na... Tutaj przez pana Łukasza Wątucha. Zmienia się słowa zawarte przez radę na słowa zawarte z inicjatywy. A kto proponuje osobę sprzątającą na Agnieszko? Urzędnik nam przynosi, czy my typujemy tę osobę? Dobra. Dobrze, widzicie, gdybyśmy, i po to też jest ta uchwała, żebyśmy unikali też takich losów. Jaki? Tak jak teraz by zrobiła Agnieszka Zachowa. No bo ja tego nie rozumiem nagle. A wtedy masz czarny nagle. Były zawierane jakieś umowy, o których nikt nic nie wiedział, bo nagle się po prostu tworzy jakiś... Ale fajnie, że chcemy się tam, żeby się dowiedzieć. Można, żeby wiedzieć. No ale przecież na początku kadencji, pamiętam jak jeszcze za przewodniczącego Rafała, to mówiliśmy, było pytania za każdym razem jakieś tam umowy i zawsze to było do zgodu i to nigdy nie było tajemnicą. Prawda Rafał? Nigdy. I na zarządach, i na sesjach. Zawsze wiedzieliśmy, że to nie jest. Mieszkańcy. No ale przecież mieszkańcy mają dokładnie też rozgodzenie. Czasami mieszkaniec nie wie w ogóle, że jakakolwiek uchwała powstaje, więc on nie wie, że może o coś zapytać. To nie wie, że to coś jest. I to jest podstawowa. Ja bym też chciał w takiej sytuacji, że mieszkanie za każdą umowę opłacą. Proszę bardzo, pani Agnieszka, pan do. Bo wy macie zadania powierzone, i w imieniu dzielnicy te umowy zawierano sobie CIS, LIKI, ZEO, ZDK, nie wiem, co tam jeszcze wchodzi w rachunek. Dokładnie, to są części umowy, tak. I teraz to by było interesujące, to ile z kim zawarto umowy na remont drogi, na przebudowę sieci, ale to jest inna uchwała. Dokładnie. Ja wiem, czym jest moja uchwała, bo ja wiem, że zostaną jakieś dochówki. To ja bym chodził kilka mu groszy. No to co ty myślisz? Ja bym bardzo chętnie chciał zobaczyć umowy w internecie. Super. Tylko napisz to prezydenta Majkowskiego ze skarbu, dlaczego on się przeciwia czegoś takiego. Bo on się sprzeciwia właśnie temu, co ty robisz. Ono to bardzo słuszne. Dobrze. To co mi zaraz pokażę. Przepraszam jeszcze na Ja na pewno będę popierał Państwa po tej dyskusji do głosowania przeciwko tej uchwale. Bo tu wychodzą dwie sprzeczności. Jedna, że inicjatywą tutaj Żoleńki jest to, że chce wiedzieć, aby gmina przedstawiała wydatki na te drogi i tak dalej. Nie. Znaczy nie, no. Co ty mówisz? Podpisywanie umów z wykonawcami i tak dalej. Nie, to jest tak, to nieprawda. Ale dążymy do tego, bo tak jak Łukasz powiedział, chcemy, żeby uzyskać informacje od prezydenta. Ale to jest no nie, ale to jest jakby początek tej dyskusji.
jak wydaje mi się, że możemy podjąć na przykład drodze pisemnej korespondencji z prośbą, powiedzmy, o wyjaśnienie. Ale my, słuchaj, nie wiem, czy to spada, że drodzy państwo, bo to jest bez drodzy państwo. Ja już działam. Jeszcze raz, ja mam Mateusz Drożdż. Jeszcze raz. Chciałbym, aby każdy się wypowiedział też co do tej uchwały, projektu. Dobrze, szanowni państwo, jeżeli mogę, to chciałem też nawiązać do tego, co powiedziała Agnieszka. To jest właśnie to, co by nie dawało spokoju. Mieszkańców, prawdę powiedziawszy, nie interesują, bo czy to sprzątanie biura, czy za prowadzenie strony internetowej, czy za wypisane biura. Nie interesuje to, dlaczego na przykład chodnik, ile ten za chodnik, który się na przykład zepsuł, tak, który został zepsuł, znaczy zepsuł, który się na przykład sypie. Dlaczego na przykład wyskakują dziury w drodze, która była remontowana, nie wiem, 2-3 lata temu, ile komuś miasto zapłaciło, tak, my żeśmy zapłacili. Tak de facto, no to wiadomo, to nie my płacimy, bo to nie my jesteśmy strony, znaczy to nie my podpisujemy umowę, podpisuje w naszej imieniu gmina, podpisuje Ziki, podpisuje Zero. I to ich interesuje. Ich interesuje, że na przykład się płaciliśmy za okno, czy płaciliśmy za remont, nie wiem, za remont łazienki, toalety w szkole. Ile na przykład kosztowało, tak, ile będzie kosztowało przeniesienie ogród, tak, ja jeszcze podpowiadam, ile zapłaciła gmina z naszych pieniędzy, tak, my sugerowaliśmy na dostosowanie kuchni, jakichś placów ze szkolnych do oczek ACAP-u, co teraz też agencja przejmuje i tam z tego korzysta. Tego typu informacje są de facto na tam. Z własnej inicjatywy, ponieważ jest realizatorem zadania.
My jesteśmy tylko i wyłącznie jednostką, która wskazuje wydatkowanie części środków z budżetu miasta wyodrębnionych do pewnej ograniczonej dyspozycji Rady Dzielnic. Przede wszystkim takie rzeczy są widoczne. Mieszkaniec ma świadomość tego, że dziury się posypały w drodze i wie, że jakaś umowa została zawarta i występuje sobie tak, jak ja sobie wystąpiłem do pana prezydenta o przesłanie w trybie dostępu do informacji publicznej umowy, na podstawie której zostało zrealizowane to czy tamto zadanie. Natomiast ta uchwała, ja ją odbierałem i odbieram nadal, jako próba ujawnienia, czy pokazania na zewnątrz umów wewnętrznych Rady Dzielnicy, co do których no, ludzie się domyślają, że ktoś sprząta, ale nie wie kto i tak dalej. Nie dowie się kto, ale dowie się za ile. Ludzie wiedzą, że jest biuletyn, a czasami nie mają świadomości, jak on jest kolportowany. A to jest nasza inicjatywa i nasza decyzja. My wskazujemy, ile nam za to chcemy zapłacić. I to są dwie różne historie. Ja rozumiem, że mogą istnieć obawy, że mieszkańcy zaczną nagle dopytywać, a kim dokładnie jest osoba robiąca stronę i czyim jest kolegą, no taka jest natura ludzka. Czy będą pytali, kto sprząta i czyim jest kolegą i do jakiej partii należy albo nie należy, taka jest natura ludzka. I może po prostu pokażmy ludziom, że nie mamy czego się wstydzić. Nie zatrudniamy koleżów partyjnych, nie zatrudniamy rodzin swoich, zatrudniamy osoby, które oceniamy według merytorycznej wartości tej osoby, tak? I umiejętności, kompetencji. No, ja tak odbieram tą uchwałę, dlatego proszę Państwa jednak o przyjęcie tego projektu uchwały, bo jeżeli chodzi na to zadania zewnętrzne, mieszkańcy mają świadomość, że one są. Proszę bardzo, radny Pydmajak i radny Rajusz. Nie, ja tylko chciałem jedno zdanie powiedzieć o sobie tak trochę przerażającej dyskusji, jak jeszcze przepraszam, bo gdzieś tam być ponad jedna, że zaczynamy uchwalać umów pokazywania wszystkim. Chciałbym wiedzieć, ilu tych mieszkańców jest tak żywo zainteresowanych, bo to chyba nie jest aż taki problem społeczny, bo to jedna, dwie osoby, które się interesują. Ale dochodzi do takich absurdów, ja nienawidzę kontroli, nienawidzę sprawdzania i... Przepraszam, kończmy tą dyskusję. Ja będę też Państwa przekonywał, żebyśmy głosowali przeciwko tej uchwale, żeby ona nie otrzymała tutaj możliwości wyjścia z naszej dzielnicy. Jeżeli będzie to przedyskutowana z biurem prawniczym, to ja mówię, jesteśmy cały czas jednostką pomocniczą. Ja nie chciałbym tutaj, żebyśmy jako jednostka pomocnicza, my wychodzimy i będziemy kontrolować siebie, a potem gminę. To by było 472. Dobrze. Przepraszam, wpłynęła formalnie poprawka do druku 476. Dodaje się słowa pomiędzy z inicjatywy Rady Dzielniczej zmienia się na słowa zawarte przez Radę na cudzysłowiu z inicjatywy Rady Dzielniczej. Nie, to też nie w trakcie zadawania, podpisywania... Kto jest za poparciem poprawki do druku 470? To jest poprawka. Za poprawką poprawki. To nie poprawka. Ja mam jeszcze jedno pytanie. To teraz nie. Przystąpmy do głosowania. Kto jest za poparciem druku 476 wraz z autopoprawką? Proszę o podniesienie ręki. Raz. 2, 3, 4, 5, 6 osób, 7, dziękuję bardzo. To jest przeciw, proszę o podniesienie ręki. Raz, 2, 3, 4, 5, 5 osób, kto się wstrzymał? Raz, 2, 3, dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta.
Bo wspomniał Pan Przewodniczący, że ta uchwała mogłaby być po konsultacjach z prawnikami. Jakie wątpliwości prawne w tym momencie są do tego projektu? Znaczy, ja cały czas powtarzam, że my nie mamy osobowości prawnej, to jest jedno. I tutaj w naszym imieniu podejmuję wszelkiego rodzaju umowy gminy. Tak. Rozumiem. Więc my wnioskujemy, jak... Rozumiem, uchwała została...